Obywatelskiej. Marta, przepraszam panią bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, który został napisany w celu usprawnienia przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami państwowymi, tak naprawdę usprawnia, a właściwie daje władzę absolutną wojewodom. Wojewoda daje, odbiera, ma władzę absolutną w zakresie nieruchomości, budynków i gruntów. Nasuwa się pytanie, po co ten projekt? Jaki był właściwie cel tego projektu? Co chcecie tą ustawą znacjonalizować? Nie chodzi o usprawnienie, ale chodzi o zawłaszczenie majątku Skarbu Państwa, który należy do wszystkich obywateli. I na dodatek w ustawie brakuje jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych.